Ladies and gentlemen, we got him. No cóż mogę powiedzieć, no, trafiliśmy Neymara. Ja byłem w szoku, także nie wiem, jak to do tego doszło. W każdym razie trafiliśmy go z paczki 25 piłkarzy 83+. No i ja jestem mega zadowolony, tak? No wiadomo, szkoda troszkę, bo jednak mieliśmy tego Leszarowego, który zagrał u nas dosłownie no kilkanaście spotkań, no i już przychodzi Neymar, tak? No ale jak widzicie, no pierwszy właściciel, więc nie jest to żaden, nie wiem, clickbait czy coś w tym stylu. Trafiliśmy Neymara. Zaraz wam oczywiście pokażę tą paczkę, jak wyglądała cała, bo oprócz niego wypadły też jeszcze dwa naprawdę fajne walkouty. Także zobaczcie, co z tego wyszło. Dodatkowo też zobaczcie za chwilę paczkę 82 plus też 25 piłkarzy. No bo tam też wypadł walkout, także zobaczcie sobie te dwie paczki. No i po tych paczkach zagramy sobie oczywiście dwa spotkania z Neymarem. Także ja was zapraszam już do paczek, no a potem widzimy się w meczach. Także co, lecimy z paczkami i z odcinkiem. Creme de la creme. 25 rzadkich piłkarzy 82+. Ja widziałem, że też nawet i w tych 81+, ludzie trafiali walkouty, naprawdę fajne karty. To czemu nie tutaj? No proszę, no jeden walkoutik i nic więcej, jeden walkout. Czy będzie? Jest walkout. Jest walkoutik. I kto to będzie? Hiszpania? SPD? No Busi, no ale... No kurde, no chciałem walkout, mam walkout, tak? Co prawda, no jest to... Niegrywalny walkout, nie jest to jakiś wysoki walkout, ale jest. Mamy Gomi, mamy Parejo, mamy Godina, mamy Gulasiego, mamy mnóstwo kart 8-3, mnóstwo kart 8-2, no bo jest to paczka 8-2+, jeszcze jest João Moutinho w duplikacie, ale sami zobaczcie, naprawdę parę fajnych kart tutaj wyleciało do SBC. Tutaj mamy oczywiście Bergwijna, który był Future Starem, więc... Powiem wam szczerze, fajna paczka, naprawdę myślę, że warta zrobienia, to jeszcze Moutinho pójdzie sobie do sprzedaży. No to co? Pora przetestować naszego nowego skrzydłowego. No ekipa zacna, więc czemu by tutaj nie spróbować, no? Szczerze, no to powiem wam tak, zagrałem nim 12 spotkań gdzieś tam w Division Rivals i jakoś, no nie wiem, no strzelił 3 bramki, zanotował jedną asystę. No raczej nie jest to spowodowane tym, że jest to karta słaba, no bo karta jest wybitna, no ale tak szczerze mówiąc, tutaj za strzelanie bramek odpowiada w szczególności Rooney oraz Del Piero, więc może temu po prostu... że ma on mniej okazji do strzelania tych bramek, strzela tych bramek mniej. No ale tak szczerze, no nawet jakby miał mieć tych bramek mało, ale po prostu jest to Neymar, tak? No jest to Neymar, więc tutaj no, nie wypada go po prostu z tego w tym składzie nie używać, więc no nie ma co gadać, trzeba go po prostu przetestować, także co? No lecimy z pierwszym spotkaniem. Tak oto prezentuje się ekipa naszego pierwszego rywala. No i przede wszystkim rzucił mi się w oczy oczywiście ten Fernando Torres w wersji Optimus. Tutaj mamy jeszcze Verona i to jest chyba wersja Medium. Z takich ciekawych kart, no to jest oczywiście ten Dembele, który przeniósł się do Atletico w tym okienku. Jest Messi, jest oczywiście Davis, Road to the Final. Także parę fajnych kart, jest też ten Lunin. To jest chyba karta, no ta Future Stars, no wiecie o co chodzi. Tutaj przeciwnicy grają we dwóch, także co, no będzie trzeba pokonać podwójnie się starać, o tak powiem. No i lecimy ze spotkaniem. No dla mnie tutaj był spalony, ewidentny. El Nino uderza jednak wprost Van der Sara. Oj, teraz przeciwnicy tutaj popełnili spory błąd, bo zostawili mi naprawdę ogromną ilość miejsca. Tutaj wycofamy sobie do Del Piero. Oni to wiedzieli. Zagranie do Alessandriniego. Zobaczymy, co tutaj zrobi nasz francuski skrzydłowy. Zagranie do Neymara. Neymar z Curtisem Jonesem. Ponowna piłka do Neymara. Neymar schodzi na prawą nogę. Uderzenie finezyjne Neymara. No ale tutaj bramkarz naprawdę stanął na wysokości zadania, bo fenomenalna interwencja bramkarza rywali. Del Piero przy futbolówce.
Co ty zrobiłeś? To miało być dośrodkowanie, a... Zresztą dobra, nieważne, w każdym razie mamy koniec pierwszej połowy. No jak widzicie, oddaliśmy 2 strzały, 2 celne, przeciwnicy 4 strzały, 2 celne. No na razie nic się nie dzieje w tym meczu, bo no nic się nie dzieje, tak, no po prostu po jednej jakiejś tam groźniejszej sytuacji, no i tyle, także lecimy z drugą połową. Ostatnia akcja meczu, Del Piero. Del Piero, proszę cię, Del Piero. Mamy rzut karny. Ale patrzcie, jaka jest minuta, nie? Cały mecz było 0 do 0 i mamy drugą minutę doliczoną, gdzie doliczono w ogóle jedną. Jest 0 do 0 i tutaj Wayne Rooney stanie przed szansą strzelenia bramki, która może nam dać zwycięstwo. Tylko pytanie, czy on to zrobi. Wayne Rooney! Mamy to! Mamy to! No cóż, powiem wam szczerze, że był to najnudniejszy mecz w historii chyba tego kanału. Cały mecz 0 do 0, naprawdę, no mieliśmy po parę sytuacji, ale nic z tego nie chciało wpadać i dopiero ostatnia akcja meczu pozwoliła nam na zdobycie bramki. No wow, naprawdę, tak nudnego meczu jeszcze nigdy nie grałem, przysięgam wam, nigdy nie grałem. No sami zobaczcie, tutaj przeciwnicy stworzyli w drugiej połowie 3 sytuacje, my stworzyliśmy też 3, ale no nic z tego nie chciało wpaść. Gdzieś tam oni bardziej operowali tą piłką, no ale finalnie to my wygrywamy 1 do 0. No i co? No, lecimy z drugim spotkaniem. Czas na drugie spotkanie i tutaj ewidentnie, no drużyna z Bundesligi, co mogę powiedzieć? Dużo fajnych, ciekawych kart, ten Bebu, który jest bardzo szybki. Jadon Sancho, tutaj ten Food Fries, oczywiście Serge Gnabry. Tutaj mam jakiegoś Future Stara, ale no nie jestem pewny, jak on się nazywa, więc też nie chcę walnąć jakieś gafy. No ale w każdym razie składzik z Bundesligi. Trzeba go pokonać, no i lecimy. Piłka do Neymara. Przy piłce Rooney. Neymar. Neymar i mamy 1 do 0, proszę państwa. Trzecia minuta, praktycznie równiutko. No i Neymar zdobywa bramkę na 1 do 0. Tutaj fajne otwarcie naszego brazylijskiego skrzydłowego. No w końcu coś strzela, bo te poprzednie 12 spotkań to nie było jakoś wybitne w jego wykonaniu. Aj, próbowałem się jeszcze zabawić, ale no podbijało się tak, jak się miało poodbijać, w sensie, no po prostu pod nasze nogi, tak? No i dzięki temu zdobywamy bramkę na 2 do 0. No tutaj zdecydowanie inny mecz niż poprzedni. Tam praktycznie cały czas gdzieś tam piłka nie chciała wpadać, a tutaj każda jakaś sytuacja kończy się golem. No i mamy 2 do 0 w minucie 12. A i teraz Leroy Sané zagrywa. A i teraz... Kurde, no! Szkoda, bo nie wiem w sumie, czemu on tak zagrał, no ale... Nasz zawodnik, w sensie to chyba był Makalele, chyba Makalele zagrał wprost pod nogi rywala, no i sprezentowaliśmy mu bramkę na 1 do 2 w minucie 22. Mamy koniec pierwszej połowy, prowadzimy 2 do 1. No tutaj mecz na pewno bardziej ciekawy dla oka, no bo więcej bramek wiadomo. Rzucimy sobie zaraz okiem jeszcze na statystyki, bo też nie wiem, jak to wygląda dokładnie. No w sumie... Kolejny raz przeciwnik posiada piłkę znacznie więcej. Natomiast z sytuacji mamy praktycznie tyle samo, bo my mieliśmy 4 strzały, 4 celne. Przeciwnik oddał 5 strzałów, 4 celne. No i prowadzimy 2 do 1. Cieszy na pewno skuteczność, jeśli chodzi o strzały, no bo wszystkie strzały leciały w bramkę. No i nad tym staram się pracować, żeby każda sytuacja była gdzieś tam naprawdę bardzo dobrą okazją, 100% niemalże, a nie żeby strzelać gdzieś też na pałę, bo to też potem się może zemścić jakimiś kontrami. No ale co, no lecimy z drugą połową, nie ma co gadać. Mam nadzieję, że uda nam się to wygrać, no i tyle, no i że Neymar coś jeszcze dołoży. Przeciwnik tutaj podszedł wysoko i udało nam się go wyklepać. Świetna piłka tutaj do Neymara. Neymar, no i mamy 3 do 1. Udało mi się tutaj Alessandrinim fajnie znaleźć tego Neymara, który gdzieś tam na drugim skrzydle, no był bez opieki. No i dzięki temu udało nam się zdobyć bramkę na 3 do 1. No a tutaj nasz przeciwnik postanowił sobie... z tego meczu po prostu najzwyczajniej w świecie wyjść. No więc co, no już trzeciego meczu nie będę rozgrywał. No bo szczerze, no nie ma po co, też nie chcę was tutaj długo zatrzymywać. Mieliście paczki, mieliście dwa meczyki. Znaczy właściwie półtorej meczu, o. Znaczy w sumie no to jeden, no bo tamten to był dramatycznie słaby. No i widzicie, 5 strzałów, 5 celnych, no i z tego 3 bramki. Neymar zawodnikiem spotkania, no tutaj w tym meczu akurat naprawdę Neymar no się popisał, nie ma co tutaj mówić. Neymar z hat-trickiem w ogóle. Także ja się jak najbardziej cieszę.
No jeśli chodzi o ten odcinek, to już będzie na tyle, także co, dzięki wielkie, trzymajcie się, no i do następnego odcinka, myślę, że będzie on gdzieś w poniedziałek, no bo jeden dzień w tygodniu, gdzieś tam w niedzielę, chcę dać sobie też trochę spokój i też wam trochę spokoju, także trzymajcie się i do poniedziałku.